badania pokazują, że blisko 20% osób, które przeszły COVID-19, boryka się teraz z lękami, depresją czy problemami ze snem. Im dłużej trwa pandemia, tym ludzie są nią coraz bardziej zmęczeni. Jestem w ciąży i w ogóle ciężko mi chodzić już w ogóle z tą maską na buzi. 75 lat skończone i czekam na tą szczepionkę, ale nic na razie nie słychać. Głównie maseczka mi przeszkadza. Psychologowie uważają, że długotrwały stres związany z pandemią powoduje zaburzenia lękowe i objawy fobii. Ludzie odczuwają strach przed potencjalnym zakażeniem, stratą bliskich osób czy trudnościami ekonomicznymi. Wielu z nich swoje problemy topi w alkoholu. Czasami to jest tak, że jeżeli nie zareaguje się w porę, to może się to w długoterminową, ciężką depresję zamienić i wtedy już trzeba pomocy szpitalnej szukać. Takiej pomocy coraz częściej potrzebują również dzieci i młodzież. Izolacja społeczna czy zdalna nauka powodują, że młodsi tracą bezpośredni kontakt z rówieśnikami. To z kolei prowadzi do odosobnienia i załamania emocjonalnego. W ubiegłym roku nieporównywalnie wyższa była także liczba prób samobójczych wśród nastolatków. Mieliśmy do czynienia z bardzo dużą liczbą kryzysów wśród młodych ludzi. Wiele osób na przykład wróciło do samookaleczeń, wróciło do myśli samobójczych, do planowania śmierci. Pomocną dłoń dla osób doświadczonych przez pandemię wyciągają liczne fundacje. Te organizują między innymi warsztaty z mentorami czy spotkania z psychologami. Jednak jak mówią policyjne statystyki, w ostatnich miesiącach wzrosła liczba prób samobójczych, także w naszym regionie. Komenda Powiatowa Policji w Pile odnotowała w roku 2021 w okresie od stycznia do marca 16 prób samobójczych, z czego 13 było podjętych przez mężczyzn i 3 przez kobietę. 3 z nich niestety zakończyły się śmiercią. W analogicznym okresie 2020 roku mundurowi odnotowali 12 prób samobójczych.